Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, porozmawiamy o tym dzisiaj, jak w polskim społeczeństwie, a także wśród młodych, wśród najmłodszych, powraca jakiś kult PRL-u, kult komunizmu w najgorszym stalinowskim wydaniu. Zapytamy o to naszych gości, publicystów, dr Krzysztof Kankowski oraz Artur Cejrowski, portal w polityce.pl, Stefczyk Info są naszymi gośćmi. Witam panów bardzo serdecznie i przypomnę pretekst, dla którego rozmawiamy, ale oczywiście problem jest głębszy niż tylko to, co jedna z młodzieżówek opublikowała w mediach społecznościowych. Proszę o materiał. To jest z książki Briana Porter-Szuksa, ale ja proszę o tego tweeta z, o właśnie, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Dla nas ludzi partii troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu, troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą. Dzisiaj 5 lutego obchodzimy 75. rocznicę wyboru Bolesława Bieruta na prezydenta. Proszę państwa, i tutaj Federacja Młodych Socjaldemokratów uczciła rocznicę, no przecież pseudo wyboru na pseudo prezydenta, na pseudo Polski. Był to stalinowski zbrodniarz i agent Moskwy. A tutaj młodzi socjaldemokraci, młodzieżówka naszych partii lewicowych, no poczuła potrzebę uhonorowania Bolesława Bieruta. Krzysztofie, czy to jest jakaś kwestia pokoleniowa, czy taka nam rośnie stalinowska lewica, czy o co tu właściwie chodzi? Znaczy ja się nie obawiam może tego, że nam rośnie stalinowska lewica, natomiast myślę, że to jest w jakimś stopniu, trochę to może wynikać jednak z niewiedzy, trochę to może wynikać też z takiej memizacji polityki, może nawet chęci wzbudzenia irytacji drugiej strony, całkiem skutecznej zresztą. Ja mam wrażenie mimo wszystko, że współczesna młodzież lewicowa, z którą mam trochę styczności w internecie głównie, jednak jest raczej antytotalitarna, więc to jest chyba taki wypadek przy pracy, ale który pokazuje, że właśnie tej pracy trochę zabrakło i że dzisiejsza młodzież lewicowa może trochę po omacku szuka swoich symboli. I byłoby dobrze, żeby tutaj za, że tak powiem, takie symboliczne danie po łbie za tego Bieruta, żeby się nie zabierała prawica, bo będzie to przeciwskuteczne, ale żeby to zrobili chociażby ich starsi koledzy, trochę starsi koledzy z partii Razem, którzy mieli taką całkiem dobrą tradycję odcinania się od PRL-u i od jakichś totalitaryzmów. Więc niewątpliwie to jest paskudne. No mamy grupy wprost komunistyczne, mamy jakąś komunistyczną partię Polski. To są takie struktury, które głównie są obecne właśnie w internecie, głównie działają za pomocą memów. Ja bym się raczej tutaj obawiał tego, że taki sposób myślenia jest obecny już zupełnie realnie na Zachodzie. Stalin jest taką ciepłą postacią z wielu komunistycznych memów i bardzo możliwe, że taka postawa to prototalitarna, takie totalne wybielenie tej historii komunizmu przyjdzie do nas z Zachodu, ze Stanów, dlatego że tam takie zjawisko faktycznie już zaistniało. No właśnie, i teraz chciałbym, skoro już ten temat został wywołany, co na Zachodzie się o stalinizmie, o komunizmie Stalina mówi, chciałbym zacytować państwu książkę, która wyszła już po polsku, Briana Porter-Szuksa, amerykańskiego historyka, który napisał książkę Całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. I oto co napisał o Bierucie. Napisał on, że Bierut dążył do zupełnej transformacji Polski, do przekształcenia jej z kraju ubogiego, opartego na gospodarce wiejskiej i zniszczonego wskutek wojny w zamożne, uprzemysłowione, egalitarne, nowoczesne państwo. Briana Porter-Szuks. Proszę państwa, w tej książce jest w ogóle więcej kuriozów. To jest historia ostatniego dwustulecia, gdzie pomija się, że były jakieś powstania narodowe. Oczywiście nie pomija się powstania w getcie, ale powstanie styczniowe czy powstanie listopadowe to jakiś tam didaskalia, a Bierut jest tym, który wreszcie Polskę modernizuje, pozbawia wreszcie tego klerykalnego, zacofanego oblicza. Arturze, co nam grozi w przyszłości przy tych różnych tendencjach resuscytacji PRL-u?
No cóż, tu redaktor Karnkowski delikatnie próbował bagatelizować ten problem. Ja cieszę się, że mogę się z nim nie zgodzić, bo wydaje mi się, że sprawa, o której rozmawiamy, jest daleko bardziej poważna, niż chcielibyśmy w pierwszym odruchu przyznać, kiedy patrzymy na te no infantylne, śmieszne tak naprawdę posty tej czy innej młodzieżówki. I to nie sprowadza się tylko i wyłącznie do takich memów, na których widzimy twarz jednego z liderów partii razem w koszulce z Marksem. To nie sprowadza się tylko i wyłącznie do wpisów tu i ówdzie na Facebooku, gdzie taka czy inna młodzieżówka chwali tego czy innego zbrodniarza, bo ta machina propagandowa, która jest po drugiej stronie, to jest jakby całe spektrum zachowań, do których już powoli zaczynamy chyba się przyzwyczajać, bo zaczęło się, jeżeli mogę tak powiedzieć, od wybielania postaci takich jak Che Guevara, jak różni inni zbrodniarze, którzy gdzieś z ideologii komunistycznej się wywodzili, którzy tę zbrodniczą ideologię próbowali wcielać w życie. I mamy cały konglomerat tego typu postaci, tego typu postaw, tego typu osób, które gdzieś w przestrzeni publicznej się pokazują i one mają jakby tylko tę jedną, też wykrzywioną propagandową stronę, bo przecież nawet w tej książce, którą przytoczyłeś, Jakubie, no na Boga, Bolesław Bierut niczego w Polsce nie chciał wprowadzać. On był od początku do końca prowadzonym przez Moskwę agentem. On przed wojną był członkiem KPP. Kiedy tylko Niemcy wkroczyli i Sowieci na terytorium Polski, to on uciekł do Moskwy. Jeszcze chyba na początku samej kampanii wrześniowej. Później z Moskwy pobierał instrukcje. Nawet do swojego pałacu w Natolinie jeździł wypoczywać w otoczeniu rosyjskich agentów. To od początku do końca był człowiek Moskwy, człowiek, który był przez Moskwę prowadzony. Bilans jego rządów to są miliony osób prześladowanych. To jest kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad 100 tysięcy ofiar, o których dzisiaj piszą historycy. To jest ponad 1000 księży więzionych. To jest ponad tu wejdę w słowo, nie dlatego, żeby ci przerwać, bo tych akurat zbrodni jest wiele, ale właśnie by odpowiedzieć Brianem Porterem Szuksem. On porównał, zestawił liczbę więźniów za Bieruta z liczbą więźniów na 100 tysięcy mieszkańców w Stanach Zjednoczonych. No i mówił, no patrzcie, no porównywalne, no trochę w Polsce gorzej. Więc jakby mamy z jednej strony restytucję starych komuchów w Polsce, młodzież, która fascynuje się takimi postaciami, a z trzeciej strony mamy tą nawałnicę postmodernizmu, która mówi, no patrzcie, wystarczy porównać liczbę więźniów i to jest nasza metodologia oceniania rzeczywistości. Bierut czy Harry Truman, no to takie porównywalne postacie. No Bierut może bardziej nowoczesny i bardziej chciał wzbogacić kraj. Przepraszam, Arturze, oddaję ci już głos. Nie ma problemu, to tylko odwrócem dwoma zdaniami. To porównanie jest o tyleż idiotyczne, że przecież nie mówimy tutaj o więźniach kryminalnych, tylko mówimy o więźniach prześladowanych za poglądy, więźniach politycznych, więźniach ideowych. Mówimy chociażby o procesie 16, mówimy o KBW, które z pistoletami latało po lasach i ścigało żołnierzy wyklętych tylko i wyłącznie za to, że byli elementem Armii Krajowej, tylko i wyłącznie za to, że byli członkami NSZ-u, tylko i wyłącznie za to, że nie godzili się na tą sowiecką dominację po 1945 roku. I to była ich jedyna zbrodnia, to była ich jedyna przewina. No właśnie, i tutaj Krzysztofie wracamy do ciebie, bo no, mamy jednak, osacza nas trochę ten temat, jednoznacznie też lewica na przykład potępia żołnierzy wyklętych jako zbrodniarzy, no pojawia się taka narracja. Teraz mamy film Gierek, który Edwarda Gierka pokazuje, proszę państwa, no na miarę Piłsudskiego, wizjonera, który chciał nas wyzwolić spod sowieckiej okupacji, tylko go zły Jaruzelski osaczył. No czy te sygnały, które teraz tu przytoczyliśmy z Arturem, plus chyba jeszcze to, że lewica często potrafi PRL wybielać jako to, że były tam darmowe wakacje, no wiele takich procesów socjalnych, jak to oni mówią. Czy to nie jest dla ciebie jakimś takim sygnałem alarmowym, że to może wyjść poza coś więcej niż memy? Co do filmu Gierek, to nie widziałem tego filmu, no ale pamiętam, że tutaj współautorem filmu jest redaktor Woś, który jest czołowym propisowskim lewicowym propagandystą, więc nie wiem, jak to dokładnie mam interpretować. Natomiast
Natomiast jeżeli chodzi o ten powrót i takie sympatie, no jest to na pewno pewne zagrożenie, a bynajmniej nie twierdzę, że takiego problemu nie ma. Z tym, że mówię, moim zdaniem się to bierze głównie z takiej ogólnej memizacji polityki. I tak samo jak przez całe lata Janusz Korwin-Mikke był uprzejmy trollować politykę przywoływaniem co jakiś czas Hitlera, tak samo lewica młoda, zwłaszcza dzisiaj, będzie to robić, czy z Bierutem, czy za jakiś czas, być może faktycznie ze Stalinem, czy kimś innym. Jeżeli chodzi o politykę historyczną, jest faktem, że młoda lewica bardzo nienawidzi żołnierzy wyklętych. I akurat w tym jest można powiedzieć, że ten potencjalny stalinizm się objawił po raz pierwszy. To jest zjawisko, które występuje od kilku ładnych lat. Nie wiem, czy jest to wyłącznie reakcja na historię, opowieść o historii, która się zmieniła przez ostatnie lata, kiedy to żołnierze wyklęci zyskali wreszcie swoje uznanie, czy jest to kwestia tego, że nie ma żadnej krytycznej dyskusji. Teraz do kolegium IPN-u nie dopuszczono, nie pamiętam niestety nazwiska. Może któryś z panów będzie pamiętał, taki historyk związany z Instytutem Daszyńskiego, który chciał tam przystąpić i nie uzyskał odpowiedniego poparcia, który właśnie chciał tu jakoś tam tę dyskusję historyczną niuansować. Na pewno jest to złe. To też pokazuje, że o wiele łatwiej, to trochę jest inny temat, ale to pokazuje, że o wiele łatwiej było bronić tej pamięci żołnierzy wyklętych tak naprawdę wtedy, kiedy ona nie była organizowana i zapewniana przez państwo, tylko była zjawiskiem oddolnym. Natomiast wracając do tego głównego wątku, no ja bynajmniej nie lekceważę takiego problemu. Mam wrażenie, że on się pojawił, przy czym jest po prostu fragment większej całości, po prostu się bierze stąd, że polityka jest coraz bardziej infantylna, coraz bardziej po prostu głupia i ona potrzebuje jakichś takich mocnych symboli, no takich symboli, które kiedyś by nas bardziej obruszały, a dzisiaj dla młodszych są do przyjęcia, więc jest to kwestia, czy my będziemy w stanie jeszcze to jakoś z tymi młodymi przepracować, czy już nie. Chodzi o doktora Bartosza Rydlińskiego z Instytutu Daszyńskiego, który chciał właśnie być członkiem kolegium IPN po rezygnacji profesora Cęckiewicza, a został profesor Mieczysław Ryba, związany z Prawem i Sprawiedliwością. No, Arturze, no oczywiście są błędy też władzy w promowaniu historii, no ale to wygląda tak, że no, tych szans mamy niewiele w tej walce politycznej. Stare komuchy niewytrzebione, młode dorastają, infantylizacja polityki, zachodni postmodernizm, te Netflixy i tak dalej, jest serial o Trockim na przykład, fantastyczny bohater, proszę państwa. No to gdzieś tam to miejsce na polskość się chyba kurczy. Ja przepraszam, że się wbiję tutaj, ale muszę to powiedzieć, że jeżeli chodzi o tego całego demonizowanego często słusznie Netflixa, to trzeba pamiętać o tym, że na Netflixie, przez to, że Netflix ma umowę z Telewizją Polską, są również liczne tytuły patriotyczne polskie, również poświęcone żołnierzom wyklętym. Miałem wrażenie, że to w ogóle nie jest wykorzystywane. Że, no dobrze, tak. Czyli jest pewne narzędzie, pole starcia. Jak to ocenia Artur Cejrowski? Moim zdaniem problemem nie jest to, żeby kręcić filmy o żołnierzach wyklętych. Problemem jest to, żeby kręcić dobre filmy, bo widzieliśmy już cały szereg mniej lub bardziej udanych dzieł o tej tematyce, ale one z reguły powstają w takim duchu, w którym nie ma żadnego miejsca na niuansowanie historii. Jest tylko i wyłącznie taki obrazek, który ma raczej skłaniać się do twórczości hagiograficznej, a nie do twórczości pokazującej złożoność bytu jako takiego. Natomiast po drugiej stronie, no, to jest rzecz, o której moglibyśmy mówić długo, po drugiej stronie, czyli po stronie lewicowo-liberalnej, czy po stronie właśnie takiej, którą dzisiaj kultura zachodnia się stała, czyli po stronie takiej przesiąkniętej przez postmodernizm, przez New Age, przez różnego rodzaju ruchy, które gdzieś tam definiują wartości zupełnie inaczej niż konserwatyści czy ta strona prawicowa. Jest nieporównywalnie więcej, to jest paradoks, nieporównywalnie więcej środków produkcji, nieporównywalnie więcej osób, które byłyby w stanie na tego typu filmy łożyć, które byłyby w stanie tego typu filmy robić. No, nie jest dla nikogo tajemnicą,
jakie są ideowe podbudowy Hollywoodu, jakie są ideowe podbudowy takich telewizji jak BBC i tak dalej. I tu chyba konkluzja z naszej rozmowy jest taka, że my także, konserwatyści, obóz niepodległościowy, musimy się uderzyć w pierś, bo robimy za mało i za słabo, by jednak tę nawałę odeprzeć. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi w tej części programu Artur Żejrowski i dr Krzysztof Krankowski, którzy zresztą zostają z nami, i wracamy po przerwie.